dobry, witamy w sobotni poranek. Natasia mówi, przecież my zawsze razem nagrywamy, tak? I oto jesteś. Gdzie ty wczoraj byłaś, powiedz widzom? Trochę pralka nas może zagłusza, ale... Gdzie my byłyśmy? W cyrku. I ten cyrk był ze zwierzętami, czy bez? Bez. Co tam robili? Akrobaci? Akrobacje. Akrobacje, sztuczki, prawda? Ale było fajnie. A klaun był szalony. I pan trzymał gumkę. Chciał robić tak, jakby tak, o, że się skacze i to wszedł do góry i on złapał to i puścił, żeby szczeliło. Robił mu psikusy, prawda? Klauny robiły sobie psikusy, no i tak nam się podobało, słuchajcie, trwało to 1,5 godziny, Nadusia wytrzymała, było 15 minut przerwy, Nadusia super wytrzymała, byłam w szoku. Także polecamy cyrk bez zwierząt, tak? To był nasz pierwszy raz w cyrku, mój w ogóle też w całym, słuchajcie, życiu. Nigdy mnie rodzice Nadańko do cyrku nie zabrali. Ciebie też nie zabraliśmy. Ja pierwszy raz jestem na tym świecie. Także takie wczoraj wieczorne atrakcje, a dzisiaj od rana, jako że sobota, to wielkie porządki. Łazienka gotowa, podłogi gotowe, kuchnia gotowa, kurze wytarte. Mamy luz. Telewizor jeszcze. Telewizor jeszcze trzeba przetrzeć. Dobra. I pomalować. Pomalować telewizor? Co ty? Jak ty będziesz bajkę? Także kochani, ja w takiej jestem jeszcze domowej sukience, zaraz sobie coś wybiorę, dzisiaj jest naprawdę ciepło. Nadusia ma już stylówę gotową, mama jeszcze nie. I wybywamy dzisiaj, tak? Wybywamy w gości, a później jak wrócimy, to zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast dzień dobry, witamy was. Natomiast tak, dzisiaj nagrywki i tak jak wam od rana właśnie powrzucałam trochę przebitek ze sprzątania. Może też was znajdzie, może też złapiecie bakcyla, ale no takie rutynowe porządki, wiecie, to trzeba. Nie ma, przebacz, dobra, nie da rady, nie da rady. To biorę się, słuchajcie, za prasowanie i tak pomyślałam, że chwilę do was pogadam. Moja stylówka będzie taka, którą znacie z poprzedniego lata, mianowicie bluzka taka z lnem z Sinsay i lniane shorty z Sinsay. Natomiast wiecie co, otworzyłam przed momentem, no może nie takim momentem, bo z godzinkę temu, okienko na Instagramie, żebyście osoby, które oczywiście Instagrama mają, aby zadawały mi pytania. Zrobimy sobie tutaj Q&A na YouTube, natomiast ja tam zaznaczyłam od razu, że na takie mocno prywatne ja nie będę odpowiadać. Tak jak wam mówiłam, w ogóle tamten temat uważam za zamknięty, więc jakby nie będę tam, wiecie, poruszać teraz tego ponownie i gdzieś tam z czasem bardziej się z tego tutaj uzewnętrzniać, bo wydaje mi się, że to właśnie nie jest nikomu potrzebne. Ale pojawiają się tam właśnie takie ciekawe pytania na zasadzie tego, wiecie, jak sobie kobieta radzi po czymś takim i w ogóle, także podejmiemy sobie, na pewno podejmiemy sobie Q&A. Raz na jakiś czas też, bo tych pytań naprawdę obecnie jest bardzo, bardzo dużo, więc raz na jakiś czas ja też robię, będę robić, bo ostatnio zrobiłam jeden raz, ale przypuszczam, że będzie to za moment też gdzieś tam fajne, aby to zrobić. Czekajcie, stoicie na krześle, a ja na krzesło odłożę koszulkę. Po prostu będę tak cyklicznie też te Q&A powtarzać na Instagramie, więc jeżeli mnie nie śledzicie, to zapraszam. Kto tutaj straszy? I tak jak mówię, może gdzieś tam uda się, że akurat na to wasze pytanie odpowiedź się znajdzie. Czy to tu na YouTube, czy to właśnie tam w Instastory, to zobaczymy, ale tak jak mówię, takich bardzo, bardzo prywatnych, to ja i tak będę, moi drodzy, unikać, musicie mi to wybaczyć. No i dobrze, słuchajcie, ostatnie dni nie były jakieś takie mocno ciepłe, były takie bardzo wiosenne, bym powiedziała, a dzisiaj znowu się zapowiada upał, chociaż ja powiem wam szczerze, za upałami nie przepadam, to moje dziecko jest przeszczęśliwe, bo ty fanką upałów jesteś, prawda? No. Także tak, i jako że sobota, słuchajcie, jakieś drobne zakupy wypadałoby uczynić. Wiecie, czemu się cieszę z lata? Bo wtedy są moje urodziny. To prawda, ty już masz niedługo urodziny, gwiazda, za tydzień.
No trochę, tydzień i dwa dni. Super, nie? Także jakieś zakupki i nie wiem, słuchajcie, czy wino, czy nie podjechać gdzieś indziej. Ale to dobra, zaraz pomyślę. Mam też trzy paczki do wrzucenia do paczkomatu. Także, kochani, sobota bardzo organizacyjna. Jesteśmy z powrotem. Ja w ogóle dzisiaj, słuchajcie, nie prostowałam włosów, tylko wysuszyłam i związałam w kucyk, żeby odpoczęły, żeby sobie odpoczęły, bo ostatnio dzień w dzień, po prostu, wiecie, mocna stylizacja, także potrzeba właśnie takiej regeneracji dla nich. Wczoraj też na wieczór zrobiłam sobie taką fajną, solidną pielęgnację, do tego ta moja ziołowa wcierka. No i one niech sobie też pięknie odżywają. Dzisiaj jest przegorąco, ja nie wiem, o co chodzi. Wczoraj naprawdę było tak fajnie, optymalnie, a dzisiaj, ojku, powiem wam, nie lubię upałów. Zaczęła mnie już boleć w ogóle też głowa. To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Dobra, mamy zakupy, to jest Lidl. Niech was nie zmyli torba. I wiecie co? W sumie to nam się pokrył. Food haul teraz i food haul jeszcze był w ostatnim vlogu. I to nie jest tak, że ja po prostu, wiecie, dzień w dzień robię te zakupy teraz. Tylko no tak się złożyło, a codziennie po prostu dla was nie nagrywam. I serio, ja tak rzadko teraz jestem w spożywczych sklepach, a jeżeli już, to po jakieś takie pojedyncze rzeczy, więc no naprawdę jest zupełnie inaczej. I dobrze, mamy tak, mamy chleb z Lidla, ten na maślance, moje dziecko go uwielbia. Mamy tutaj bułki i croissanta, to tak już bardziej na kolację. Czekajcie, są tutaj te dwie rzeczy z Rossmana, ale to zaraz. Moje nuggetsy, pamiętacie te nuggetsy? Ja wam zawsze je polecam. Upsi. Ja wam zawsze je polecałam i polecać będę. W ogóle skład to jest inna historia, ale one są tak dobre jak te z McDonalda, więc trudno, życie czasami można, więc nie chowamy. I dalej, moja ukochana herbata z Liptona, czyli owoce leśne. To jest, po prostu to jest, wiecie, uzależnienie. Od razu sobie schowam. Więc tak, mam pietruszkę, natkę, bo uwaga, pierwszy raz od miesiąca, trzech tygodni, nie wiem, coś ugotuję, moi drodzy. Tak, i będzie to makaron z pomidorkami koktajlowymi, pietruszką właśnie i czosnkiem, więc są pomidorki, jest też i czosnek, oliwę mam, spaghetti mam, więc w Thermomixie ten przepis wleci i też go na pewno kojarzycie, pamiętacie z moich filmów, ja wam go polecałam tutaj wielokrotnie i on jest super na ciepło i jest super też na zimno i tak mnie naszło, taką mam ochotę na niego, że robię jutro koniecznie. Bananki, są bananki, słuchajcie, do owsianki, więc to tutaj dla dziewczynek, bo Nadenka jedzie dzisiaj właśnie do jednej koleżanka. No właśnie, ja nie wiem, czy to koleżanka, czy ty jesteś dla niej ciocią. Musiałabym, słuchajcie, dobrze rozkminić drzewo genealogiczne. No w każdym razie, dobra, niech będzie na razie, że koleżanka. W każdym razie, zobaczcie, dziewczyny będą miały taki gadżet, obie jednakowy. Tutaj są chyba jakieś cukierki, nie wiem, czy coś jeszcze. No więc tak. Sok jabłkowy. I tyle. I całe zakupy 65,39, bo zawsze was ceny interesowały. No i teraz Rossmann, bardzo, słuchajcie, prozaiczne rzeczy, jak kostki do kibelka, papier toaletowy. Taki mały wzięłam, bo słuchajcie, ja, wiecie, ja lubiłam te takie duże zawsze paczki papieru, bo on był i był i był, ale tutaj nie mam gdzie tego składować w takich ilościach, dlatego muszą wjeżdżać te małe paczki. I balsam do demakijażu, mój ukochany z Fluff, malinowo-migdałowy. On jest cudowny, najlepszy i zawsze go polecam i też zawsze wy mi meldujecie, kiedy jest na promce w Rossmanie, a teraz jest na promce i kosztuje niecałe 16 zł, więc cudownie kupione. I to są, słuchajcie, też całe zakupy, jeśli chodzi o Rossmann. Dobrze, ogarniam to, sprzątam i lecimy. I kochani, na koniec vloga taka polecajka kosmetyczna. To jest tak mała saszetka, natomiast nie ma tego produktu chyba w większej pojemności. Marka Liren, peeling kiwi, złuszczający peeling do twarzy z naturalnymi pestkami. Bardzo fajna rzecz, jeżeli potrzebujecie takiego solidnego ździeraka do twarzy, to naprawdę warto się rozejrzeć za czymś takim i powiem wam szczerze, tutaj jest go sporo, także naraz
Jest to zdecydowanie za duża pojemność, więc spokojnie na 2-3 ewentualnie użycia możecie to wykorzystać. Świetna, świetna rzecz. Także polecam Wam, jeżeli właśnie lubicie takie peelingi mechaniczne, bo wiem, że nie każdy przepada, nie każdego też cera się oczywiście do nich nadaje. Ja lubię. Raz na jakiś czas u mnie mega wskazany właśnie taki peeling, takie potężne oczyszczanie. No, także kochani, tyle. Ja Wam na dzisiaj dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. You lay beside me, you held my hand in the